Witajcie Mbeczki, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj nagrywam sobie odcinek z Nola. Wniosę mikrofon, żeby nie było przesterów, mam nadzieję, że nie będzie teraz przesterów. Nagram odcinek z Nola na supporcie, jak zawsze, ponieważ niczym innym nie gram. Kolej zbanował tego, kolej gra masterem, więc ja tak to planuję coś innego. Widzę, że mi się popsuły dźwięki, ale to tylko w tym kliencie, to jak coś, to nie będę miał już ok dźwięki w grze. Tylko teraz są jakieś zepsute. Ogólnie tu jestem teraz Golden 4, lecę solo kolejkę. Wczoraj nie można było grać solo kolejek, ale teraz już można, więc lecę z nadzieją, że wygramy mecz. Oprócz tego mamy bardzo ciekawy i dobry team, więc mam nadzieję, że się uda wygrać. Co mogę powiedzieć o tym meczu? Przeciwnicy mają pojęcie, jak grać tymi czempionami. Widać, że dużo z tym gra... czy grają pojęcie, to jeszcze nie wiadomo. Że mają pojęcie, to jeszcze nie wiadomo. Ale jednak mają te punkty, więc raczej coś wiedzą o graniu w Lola. Tym oto dianym czempionem. W naszym teamie też nieźle, mi się daje nawet trochę lepiej. Jakoś się nie boję. Szczególnie, że ogólnie jak patrzę na każdą linię, tu u nas tylko dżungla ma mniej punktów, ale w sumie to mi się daje, że te punkty tak mało, tak to dużo nie dają. To też różnie bywa, czy też może grać jakimś drugim kątem, więc wiecie, jest już dźwięk. Ja sobie go leciutko podgłośnie. Bardzo egzostem. Ewidentnie pik na mnie. Chyba, że to gościu sobie normalnie tu pikuje. Moim zdaniem ten egzost jest zupełnie samonerem na mnie. Czyli nie chodzi na moje agresje, żeby narzucić to na Caitlyn. Jeżeli gość rzuci to na mnie, to jest głupi. Obrażając go, czy ten no. Zobaczę jak to będzie, no level 2 na pewno spróbuję zadać dużą agresję. Na pewno muszę pamiętać, żeby rzucić tego Ignite'a, gdyż ten Ignite zada damage, a właśnie tego damage'a potrzebujemy, szczególnie jeżeli będą mieli Exhausta. Więc jeżeli ktoś rzuci Exhausta na Caitlyn, do tego skontrują ten damage. I kurna, Caitlyn jest up i już właśnie powoli mój cały plan na grę się psuje. Ale zobaczymy, jak to będzie. No jak na razie jest po moim planie na grę. Przeciwnicy nas puszują. Ciekawi mnie to, że ten Bart albo później wszedł do gry, albo nie wiem co, ponieważ Jinx zbija pierwszy, drugi level. Ojejciu. Mogę pozwolić sobie na większe strefowanie. Ogólnie to mój dekery mnie olał. O fuck. O fuck. Ogólnie to też niedawno miałem wyniki rekrutacji. Dostałem się nie do szkoły, którą sobie wybrałem na pierwsze miejsce, ale do szkoły, którą wybrałem sobie na drugie miejsce. Więc i tak moim zdaniem jest sukces. Troszeczkę już żeby mam kontakt z moimi przyszłymi kolegami z klasy. Wydają się na spoko osoby. Więc mi się daje, że zajebista klasa będzie. Zobaczę jeszcze jak będzie, ale jak jest na razie. Nie, miałem zamiar wziąć ten portal i spróbować przejść nim, ale olałem sprawę. Nie wiem co, dobrze czy nie. Mnie to byłoby głupie, aby się wbił, nie? Szczególnie, że jest to zasada, żeby nigdy nie brać. Miniony mnie zlokowały i mój adekary też. Ham jeden. Słyszałem, żeby dostać wizję. Dlatego. Gdyż bałem się, że jak gość ucieknie nam poza wizję, to go nie zabijemy. Chciałem mieć tą pewność, że będzie ten frag. Ponieważ nie miałem warda, dlatego. Chciałem na początku sortować, zauważyłem, że nie mam warda. Czy mam w sumie kontrolkę, teraz mam, widzę, że mam kontrolkę. Wcześniej nie zauważyłem tego.
Według mnie bardzo dobrze, jak zmieniłem fokus z ich supporta na ich AD carry. To było bardzo dobre. No, ale spokojnie. A, jeśli ten Hekarim serio do nas wchodzi, zagra tym krzakiem, bo po to ten krzak jest, żeby nim grał, żeby nim grać. Dobra, teraz tak, czy przeżyje, nie przeżyje. Powiem tak, to nie było złe, mi się daje, że mogliśmy trochę lepiej zagrać, ale w każdym razie nie było źle, ponieważ Master bardzo dużo zyskuje, szczególnie, że Master jest postacią skalującą się, a my i tak mimo wszystko wzięliśmy fraga za oddanie dwóch, dlatego ja nie czuję, że wyszedłem na źle, na minus i tak dalej. Dobra. Zamierzam kierować się do mida. Junker, I will want to meet with you. Nie, zacząłem pisać, spojrzałem na mapę, zauważyłem przeciwnika. I szybko spojrzałem na siebie, zauważyłem, że on się chyba mnie wystraszył. Chciałem serio dać warda, ale przed kogo kliknąłem dwójkę. Nie, chciałem zwardować krzaki, więc kliknąłem jedynkę, ale myślałem przycisk i kliknąłem dwójkę. O, ktoś chyba po mnie będzie gonił, ale ja przeżyłem na farcie. Ja już nie zamierzam nawet stać tam. Dobra, walić mu team. Wchodzę na plecy Jinx. Perfekcyjna latarnia, kurwa, mać koleś. A, mam cooldown, nie! Miało być takie piękne! Teraz patrzę na to. Ważne. Flash od Caitlyn, co to kurwa było?
Przede wszystkim trzeba spuszczować bota, ale silnicy się w nas wbili, więc to dla nas dobrze, szczególnie, że miałem taki zamiar, że raczej jak oni się w nas biją, to my na tym bardziej skorzystamy niż oni nam, niż oni. Dobra.
Przyznam, kurna, 74 wizji w 40 prawie minut, to czemu mój nowy rekord prawie. Dobra, spokojnie skierujmy. O, dekary. Dobra, udało się wygrać. Tryhard wszedł. Ponieważ no, mecz był taki po naszej stronie, ale wcześniej starali się coś wyrównać. Przyznam, że było ciężko. Dużo skupiania się na grze, ale było w miarę ok. Już mi się wczytuje tutaj League of Legends. Pałcą mi się klient, ale to nic ważnego. Tylko dźwięk, który zaczął zresetować, aby ktoś też miał taki błąd. Wow. 96 LP. Przypał. Ale w ogóle fragów podwaliłem prawie całe, prawie całe. Trochę fragów podwaliłem przeciwnikom. To mam taką misję chyba z damage'em. A i zrobiłem ją właśnie. Bo sporo damage'a nabiłem dzisiaj. Miałem podobne statystyki co Malzahar na przykład, ale uwaga. Crowd control, score. Malzahar z stówem, nieźle. Ale uwaga, 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 uwaga. Vision score 82. Ten Bart miał tylko 60. To odróżnia dobrych supportów, a mniej dobrych supportów. Dobrych supportów, a lepszych supportów. Więc zapamiętajcie to, że jest taka różnica. Ja i tak jestem chujowy, nieważne co by się nie stało. No to dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Śmoderko, cześć, na razie, czołem.